Onet Rano Raport, Marcin Zawada, witam Państwa. Dziś będziemy mówić o Ukrainie, a właściwie o jednym wyjątkowym miejscu na mapie Ukrainy. Blisko 40 lat temu o tym miejscu mówił cały świat, Czarnobyl. Dziś odwiedzimy właśnie to miejsce w Ukrainie, ale zanim o tym, jak dziś to miejsce wygląda, to cofnijmy się o no mniej więcej 13 miesięcy i zobaczmy, jak to miejsce wyglądało wtedy, kiedy tam wkraczała rosyjska armia. To pierwszy materiał, który pokazywał, jak rosyjscy żołnierze wchodzą na terytorium elektrowni w Czarnobylu, elektrowni atomowej. No i wtedy też pojawiły się natychmiast wątpliwości, co się dziać będzie dalej. I ogromne zagrożenie dla tych, którzy mieszkają w pobliżu, ale też i dla mieszkańców między innymi Polski. No bo pamiętają ci z Państwa, którzy wtedy żyli, a inni z opowieści, co działo się w 1986 roku, kiedy doszło do awarii właśnie reaktora w elektrowni w Czarnobylu. No ale sama strefa czarnobylska jest niezwykle ważna i istotna. To teren wokół elektrowni w Czarnobylu właśnie, gdzie w kwietniu 1986 roku doszło do wybuchu, który spowodował jedną z największych katastrof w historii energetyki jądrowej. No i to wszyscy wiemy i wydawało się, że nikt na ten teren nie będzie chciał wchodzić. Ale jak już pokazałem, weszli tam Rosjanie i to w liczbie niemałej, bo na terytorium tej elektrowni było około 1000 żołnierzy i na tym nie koniec. Żołnierze przemieszczali się przez skażony obszar ciężkim sprzętem i bez żadnych środków ochronnych, a w związku z tym zostali narażeni na chorobę popromienną. Część z nich trafiła później do szpitala właśnie, żeby zostać no, po pierwsze przebadanymi, a po drugie pytanie, czy byli leczeni, czy też nie, bo to pytanie wciąż otwarte, ponieważ miało to miejsce wszystko na terytorium Białorusi, a dotyczyło żołnierzy rosyjskich, czyli my o tym mało tak naprawdę wiemy. Ale wiemy za to o terenie, gdzie to wszystko się odbywało, Czerwony Las. Tak ten teren się nazywa, to jest obszar wokół właśnie elektrowni. Nazwa od tego właśnie, że drzewa miały kolor czerwony po skażeniu właśnie i przez ten las między innymi przejeżdżali rosyjscy żołnierze, tam też się zatrzymywali, no i oni doprowadzili do podniesienia się z gleby radioaktywnego pyłu w pobliżu tejże elektrowni, a to z kolei zostało odnotowane przez Państwową Inspekcję Energetyki Atomowej Ukrainy. I na tym nie koniec tej opowieści, bo jeszcze jedna ważna wiadomość. Rosyjscy żołnierze z terytorium elektrowni atomowej w Czarnobylu, cały czas przypominam, mówimy o terenie, który może być skażony albo który skażony jest na pewno, zależy o którym obszarze mówimy, to z terenu tej elektrowni ukradli też sprzęt, w tym między innymi 700 komputerów, ponad 340 pojazdów, 1500 dozymetrów, tak informował Washington Post. No i też przewieziono około 10 tysięcy jednostek rosyjskiego sprzętu przez ten teren i ten sprzęt też może być skażony. Tak działała rosyjska armia no, nieco ponad rok temu, przez no, prawie miesiąc, nieco ponad miesiąc ci rosyjscy żołnierze tam byli. A jak ten teren wygląda teraz, to tam na miejscu sprawdził nasz specjalny wysłannik Bartłomiej Bublewicz. Tak, jesteśmy w opuszczonej miejscowości Pripyat w Ukrainie. Jest to wyjątkowe miejsce do opowiedzenia historii początku wojny i inwazji rosyjskiej, pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. To tutaj wszystko się zaczęło. Stąd od strony białoruskiej wchodziły rosyjskie wojska. To tędy przejeżdżała rosyjska technika i w pierwszy dzień wojny Rosjanom udało się zająć elektrownię w Czarnobylu, którą okupowali przez ponad miesiąc. 36 dni dokładnie minęło od początku, kiedy pierwsze wojska wjechały do Czarnobyla i ostatni żołnierze strefę czarnobylską opuścili i weszły dopiero później tutaj wojska rosyjskie. Sytuacja była o tyle skomplikowana w tym regionie, że cały czas byli tutaj pracownicy, którzy przez Rosjan zostali wzięci na zakładników. Ale mimo to, mimo tej okupacji, mimo to, że wojska rosyjskie cały czas operowały, mimo to, że Rosjanie okopali się między innymi w Czerwonym Lesie, czyli w strefie bardzo skażonej radioaktywnie. To Rosjanom nie przeszkadzało, oni się okopywali i te okopy też będziemy chcieli Państwu oczywiście rosyjskie pozycje i okopy pokazać w tym reportażu. No ale zastanawiające jest to i niesamowite jest to, że mimo wszystko pracownicy, którzy przyjechali do pracy na poranną zmianę albo kończyli zmianę
nocną z 23 na 24 lutego 2022 roku. Przez ponad miesiąc pracowali pod rosyjską okupacją i mimo to nie przestali, a były takie momenty, szczególnie pierwsze dni wojny, kiedy to obciążenie psychiczne i stres w związku z tym, bo nikt nie wiedział, co będzie dalej, jak długo Rosjanie będą na tych terenach, pracowali pod właśnie takim ryzykiem, że nie wiedzieli po prostu, kiedy to wszystko się zakończy. Te pierwsze dni, mówią pracownicy, były bardzo stresujące, nikt nic nie wiedział, nikt też się nie spodziewał takiej skali rosyjskiej inwazji. Także tutaj od strony Białorusi, bo do granicy z Białorusią mamy stąd ledwie kilka kilometrów i tak jak mówiłem, to tutaj wszystko się zaczęło. Przyszedł w końcu moment, kiedy to zagrożenie nuklearne w tym regionie minęło, weszły tutaj wojska ukraińskie i ten koszmar pracowników wreszcie się zakończył. Ale ryzyko i to, o czym dzisiaj dużo rozmawiamy, czyli o tych groźbach nuklearnych Putina, Miedwiediewa i całej administracji rosyjskiej, to tutaj było namacalne od pierwszych dni wojny, bo gdyby nie udało się na przykład poprowadzić elektryczności i prądu ze strony białoruskiej do zasilania i podtrzymywania systemów, bo tutaj te radioaktywne odpady przecież cały czas są, no to mielibyśmy do czynienia z ogromną katastrofą nuklearną. O tym mówią sami pracownicy i o tym też przestrzegała administracja samej Ukrainy. Podobne niebezpieczeństwo mamy cały czas w Zaporożu, gdzie zaporowska elektrownia atomowa, największa elektrownia atomowa w Europie, cały czas jest kontrolowana przez Rosjan i władze w Kijowie nie mają nad nią żadnej kontroli. Tam także pracownicy ukraińscy byli na początku wojny zakładnikami. Teraz części udało się wyjechać, część Rosjanie przeprowadzili swoich pracowników, ale zagrożenie cały czas nie mija i te groźby nuklearne Putina, to widać było od pierwszych dni wojny, będą cały czas realne i prawdziwe. Oby to była tylko i wyłącznie propaganda, te zagrożenia i oby do katastrofy nuklearnej nie doszło. Bartłomiej Bublewicz z Czarnobyla i okolicy tej właśnie elektrowni w tymże mieście. A my teraz będziemy mówić w Onet Rano Wiem, bo Onet Rano raport się kończy, kłaniam się Państwu, życząc miłego dnia. A w Onet Rano Wiem będzie mowa o innej katastrofie. O katastrofie, do której nie prowadzi szaleństwo jednego człowieka, który siedzi na Kremlu, ale o katastrofie, do której doprowadzamy my sami. Każdego dnia i politycy oraz ich decyzje, a właściwie brak decyzji. Mówić będziemy o klimacie. Onet Rano Wiem, Janusz Fertner, już za moment.